I witajcie serdecznie na kanale GWW15. Jest to LPL4, czyli Logika Paskoziemskiego Ludzika, odcinek czwarty. Jest to właściwie kontynuacja poprzedniej części odcinka trzeciego. Tajemnica Oriona, podejście drugie. Ten odcinek dedykuję panu Jerzemu, który pod ostatnim moim filmem, gdzie wyjaśniłem mu jakby odwrócenie Oriona i wyjaśnienie, wyjaśni próbowałem wyjaśnić mu dlaczego. Tak na chłopski rozum wyjaśnić, dlaczego Oriona Australijczycy widzą odwrotnie. No i okazuje się, że dużo ludzi mu tłumaczyło, nie tylko ja. Przy, przyszli do mnie tam mówili właśnie, że tłumaczyli, że mówili opowiadali, że do pana Jerzego nic nie dociera absolutnie. Panie Jerzy, mam pytanie, dlaczego do pana nic nie dociera? No i właśnie mam nadzieję, że to jest ostatnia deska pana ratunku. Ostatnia deska ratunku dla pana, żeby teraz coś dotarło. Bo teraz zrobiłem tak jak pan sobie życzył, w pana komentarzu. Zrobiłem taką animację. Zaraz pokażę ten komentarz. O, tutaj on jest. Nie jest, bo teraz tu jest co innego. Zawsze coś jest nie tak, kurde. Tutaj jest ten pana komentarz. Mam nadzieję, że on jest tam wyświetlony. No jest. Fajnie, tylko mogłeś się bardziej postarać. Dlaczego jest tylko jedna panna migotka? A propos panna migotki, właśnie to była panna mi, przepraszam wszystkich fanów Muminka, Muminków. Yy, dlatego teraz, u, żeby uniknąć takich właśnie niesnasek, yy, zacząłem używać yy, określenia obserwatorki do, tego, do tych postaci, które tam mogą przypominać niektórym postaci z Muminków. To nie nazywam ich tam już pani, pana małymi mi, ani migotkami, ani nikim takim, ale to już jest, mam nadzieję, że załatwione. Jedna jest na jednej półkuli, a druga na drugiej. Robią zdjęcia, a następnie spotykają się z nimi na równiku i porównują je ze sobą w zgodzie z linią symetrii północ-południe. Na 100% nie będą te oriony zwrócone do siebie łukami, jak robią to na tym klipie z Australii. Chodzi o ten klip z Australii. Jak widzimy tutaj z UK, jest Orion w ten sposób, że jest jakby głowę ma u góry, łuk ma strzelający w prawą stronę, a ten z Australii odwrotnie. Głowę ma na dole i łuk strzela w lewą stronę. Kontynuując tutaj odczytywanie tego komentarza, panie Jerzy twierdzi, że na 100%, na 100 nie będą te łuki zwrócone do siebie, te Oriony nie będą zwrócone do siebie łukami. Myślę, że, wiem, że wiesz czym jest linia symetrii. No ja wiem czym jest linia symetrii, tylko nie byłbym taki pewny, że ona tutaj zachodzi, że ona tu musi być, ale to jest inna kwestia. Natomiast dalej czytam komentarz. Linia ta pozwala zobaczyć różnicę, jaka zachodzi pomiędzy obracającą się górą a nieruchomym dołem lub obracającym się dołem a nieruchomym górą. No ja bym chciał zobaczyć taką linię, która pozwala na zobaczenie tej różnicy pomiędzy czymś, co się obraca, a czym nie, ponieważ ruch jest pojęciem względnym. Proszę Panie Jerzy, sobie to odnotować w swojej głowie, że ruch jest pojęciem względnym, i teraz tak naprawdę ruch jest odnoszony tylko, znaczy rozpatrywany względem czegoś. To nie jest tak, że Ziemia się kręci wokół Słońca albo Słońce wokół Ziemi. Możemy powiedzieć i to, i to, jest to to samo. Także to, to jeśli chodzi o to. Natomiast yy, czytam dalej. Poza tym mówiłem, że jeżeli te zdjęcia tych zakreskowanych orionów są prawidłowo ze sobą zestawione, to są one zaprzeczeniem heliocentryzmu. W układzie heliocentrycznym nie mogą one tak stać, by celować do siebie. Postanowiłem ten układ heliocentryczny odtworzyć w takim programie do modelowania 3D. Jak widzicie, stworzyłem tu. No, jeszcze nie widzicie, bo jeszcze ich nie pokazuję. Jak widzicie, o, teraz, widzicie, stworzyłem tutaj takie dwie postacie. Tak, właściwie sklonowałem te obserwatorki. Umieściłem kamery każdej nad głowami, nad głową, tu jest jedna kamera, zobaczcie. Nad tą obserwatorką, tak, to jest kamera, to, to takie, co teraz żółte będzie, tylko nie chce być, o jest. No i tutaj ma druga taką kamerę, więc po, po, po to to zrobiłem, żebyśmy widzieli, co one widzą, tak, co widać z tego położenia, z tych punktu, z tego, z ich punktu widzenia. I taką animację stworzyłem, zapraszam tutaj do obejrzenia teraz. Tu jest właśnie ta sytuacja. Jak widzimy, są dwie obserwatorki. Najpierw na górze ich postawiłem Ty, tych obserwatorów, czy te, obser te obserwatorki. I jak widzimy, tutaj widać ten test kamery, tak? Czyli ponieważ one są w tym samym miejscu, mają kamery nad głowami. Widać kawał kawałek ich głowy po lewej stronie. No i widzą tego samego Oriona, prawda? Bo, no. Nie mogą innego widzieć, ponieważ są w tym samym miejscu. One stoją obok siebie, więc nie może być jedna widzieć co innego, a druga co innego. Muszą widzieć to samo. No i tak tutaj ten program pokazuje. Kiedy odpalę tą animację i jedna opuści północ i uda się w kierunku południowym, on oczywiście pójdzie do góry. To tłumaczyłem na poprzednim, jakby filmie, dlaczego tak się dzieje. Kiedy ta na dole, już w Australii, dochodzi, znaczy w Australii, ona jest na półkuli południowej, niekoniecznie w Australii, poniżej równika, a chce zobaczyć to, co świeci nad równikiem, to musi, uwaga, to jest klucz do zrozumienia tego. Ja panu tłumaczyłem, panie Jerzy, w tamtym już odcinku, na czym polega tutaj ten myk. Ta obserwatorka na dole musi zwrócić się w stronę Równika, żeby zobaczyć to, co jest na równiku. I właśnie tutaj robi. I uwaga, co się dzieje? Co wtedy się ukaże jej oczom? Uwaga, uwaga, hello, ukazał się Orion, ale ten Orion ukazał się do góry nogami i z łukiem strzelającym w lewą stronę, a więc odwrotnie, zupełnie jak to się ma w, dla obserwatorów na północy. Stworzyłem też drugą animację, żeby zobaczyć, jak wyglądają, mniej więcej, no tutaj nie będzie wschodu tego Oriona, ale mniej więcej w którą stronę on się porusza. Stworzyłem animację, w której te obserwatorki poruszają się razem z Ziemią, która kręci się z zachodu na wschód. One się razem z nią kręcą. Uwaga, rozpoczynam animację i zobaczymy, co się będzie działo. Następuje wschód Oriona i teraz uwaga. Ten na północy wschodzi od strony lewej i biegnie po niebie w stronę prawą. W zachód mamy po prawej stronie, tak? Jeżeli będziemy patrzeć na Oriona. Natomiast co się dzieje na południu? Następuje coś odwrotnego. Orion wschodzi z prawej strony, a zachodzi z lewej. A więc zobaczcie, że Orion podróżuje w kierunku swojego łuku, zarówno na górze, jak i na dole. Łuk go prowadzi. Łuk wskazuje zachód. Natomiast strony są zamienione. W momencie, kiedy zbliżają się do, do siebie, i to jest ta sytuacja, prawdopodobnie, właśnie w Widoczna tam na tym klipie, oba celują w swoją stronę. No i dążą potem do zachodu, a więc łuk, kieruje, łuk wskazuje kierunek zachodni. Zwróćcie uwagę na to jeszcze raz: Ziemia się kręci z zachodu na wschód, a więc tak jak się kręci według heliocentryzmu, jeden obserwator jest na górze, jeden na dole, dlatego na górze wschód następuje z lewej strony. Na tego, dlatego na dole z prawej strony, i zachód po przeciwnej stronie. A więc, yy, po zestawieniu, po stworzeniu takiej animacji, po stworzeniu takiego modelu, jakie mamy do czynienia z heliocentryzmem, widzimy, że ten opis, ten opis, który, czy ten film, zresztą ja to coś zrobiłem takiego, że. Wziąłem tego y, y, ten klip, Wziąłem screena zrobiłem. I zrobiłem screena również z moich tych animacji. I co tutaj wynika? Że to, co Pan jeży, co, to co Panie jeży, byłeś pan pewien na 100%. Na 100% Panie byłeś pewny, że to nie będzie pasować. To chciałem zobaczyć, czy na 100%. Masz pan rację. Zestawiłem tutaj, zrobiłem zestawienie. Coś on nie jest posłuszny mi dzisiaj. Absolutnie nie mam pojęcia dlaczego. Bo to nie tak powinno być, tylko to powinno być. A. Więc tutaj mamy. Orient z północy, orient z południa będziemy mieli na dole. I teraz zrobimy jeszcze screen z tego filmu. Orient z północy idzie do UK, orient z południa idzie do Australii. Co widzimy? Widzimy, panie Jerzy, że na 100% to wszystko się pokrywa i się wszystko zgadza z heliocentryzmem. Jeżeli się to wszystko dobrze poogarnia, to wszystko się zgadza. Więc, panie Jerzy, proszę mi powiedzieć, co się nie zgadza, bo pan twierdził, że się coś nie zgadza, że coś nie powinno być. A właśnie tak jest, że coś się tutaj, że wszystko się zgadza. Natomiast jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo ten koleś tutaj panu tłumaczył, dlaczego tak się dzieje. Na kasku postawił kamerę. No i. Mamy tą sytuację, niech ten gościu będzie Orionem, niech jego hmm, broda, widzimy, że jego broda odchyla się w lewą stronę, niech jego broda odchyla się w lewą stronę, w prawą stronę jego broda się odchyla, więc niech jego broda będzie hmm, odchylała się w, no, w jego lewą stronę, w naszą prawą stronę. I co się zdarzy, jeżeli kamera przeleci na południową półkulę? Jego broda, jak widzicie, czyli niech ta broda, która się odchyla, będzie łukiem Oriona, odchyla się w, właśnie w odwrotną stronę, czyli w stronę lewą. Odchylała się w prawą stronę, teraz odchyla się w stronę lewą. I no tutaj widzi pan, panie Jerzy, mówili panu, tłumaczyli panu, żeby pan sobie zrobił takie doświadczenie, a to ten koleś tu robi te doświadczenie. Co pan miałeś zrobić sobie? Czego pan nie rozumiałeś? A gościu zrobił to doświadczenie i pokazał, jak to wygląda. Czego panie, panie Jerzy, pan nie rozumiesz? Żeby jeszcze dopinać, dopnąć, chciałem to na, na, na koniec, to zrobiłem to samo w swojej tutaj animacji, żeby nie było. Z tym, że widzę, że tu już się pokręciło wszystko. A miało być tak pięknie. No właśnie, ale czemu nie jest? Tutaj mam. Obserwatorkę na górze, ja zaraz tu pokażę Oriona. Jak tu włączę to wszystko, tu jest Orion, i on jest taki. Widzicie, a więc jest obserwatorka na górze. I teraz robię to samo co ten koleś na tym kasku zrobił z kamerą. Ja robię z tą kolesiową tutaj na planecie, na moim modelu. Zobaczcie, proszę zobaczyć, panie Jerzy, że. To jest mniej więcej to samo, co on zrobił. Czyli on, czyli on obrócił tą no kamerę. Obracałem, a to muszę obraca, obrócić całą ziemię. Nie wiem, czy ona jest podłączona, bo mi się wydaje, że nie jest, a miała być. Zobaczymy, eee. czy jest. Jest, chyba jest. Dobra, uwaga. A więc teraz y, ta właśnie panienka będzie robiła to samo co ta kamera tam robiła na tym, na tym kasku. A więc przekręca się i zobaczy pan, co tu, nastąpi, na, co tu nastąpiło. Jest dosłownie to samo, co u tego faceta. Tak samo to działa. To gdyby ktoś tutaj świrował, że ten program coś y, służy do udowodnienia heliocentryzmu, ten program służy do od tworzenia animacji 3D przede wszystkim, więc on będzie... On jest neutralny, jego nie interesuje, czy jesteśmy w heliocentryzmie, czy, czy na płaskiej Ziemi. Jego interesuje rzeczywistość i rzeczywistość tak wygląda, jak, jak wygląda mniej więcej. W Australii, czy też na półkuli południowej, Orion strzela z łuków w lewą stronę. Jest do góry nogami, na górze, czyli na północy. Orion strzela w prawą stronę i jest nie do góry nogami. To tyle chciałem po powiedzieć, chyba. Yy, I myślę, że, panie Jerzy, teraz no, raczej no, powinien pan przynajmniej się zastanowić. Widzi pan, że tutaj nie następuje, tu nie ma osi symetrii. Tutaj, w tym wypadku, zachodzi oś obrotu. Widzi pan, to jest oś obrotu, nie oś symetrii. Nie wiem, czy to ma związek z osią symetrii. Może by się tu dało jakąś tu oś symetrii zastosować. Natomiast główną osią i głównym, głównym tutaj, jakby tematem tego wszystkiego jest oś obrotu, a nie oś, oś symetrii. Nie wiem, czemu się pan zawiesiłeś się na tej osi symetrii. Jeszcze, gwoli takiego dopełnienia, chciałem pokazać Wam wschód słońca na, nad Australią. Zwróćcie uwagę, że proszę zwrócić uwagę, panie, Jerzy, że słońce wschodzi i biegnie w stronę zachodu, a zachód jest w stronę lewej, w, st w stronę lewej, po naszej lewej ręce, a nie po naszej prawej ręce, jak mamy to na północy. A to dlaczego tak jest? A no dlatego tak jest, ponieważ my jesteśmy odwróceni w stronę południową, a tamci ludzie muszą być odwróceni w stronę północną. Jeżeli my się odwrócimy w stronę północną, to również będziemy mieli wschód słońca po prawej stronie, tak jak oni, a zachód po lewej. I obiekty będą za naszymi plecami z tyłu wtedy, tak? Zgadza się? Słońce, Księżyc i gwiazdozbiór Oriona będą się przesuwały za naszymi plecami od naszej strony prawej do strony lewej. Tak jak Australijczycy mają. Ponieważ Australijczycy patrzą na północ. I my też jeżeli będziemy patrzyli na północ, to będziemy mieli wszystko z tyłu, ale będzie wszystko leciało z naszej prawej strony do lewej. To tyle na ten temat. A więc jeżeli chodzi o heliocentryzm, mam nadzieję, że panie że pan żeś, żeś coś weźmie sobie do serca to. To była tajemnica Oriona, podejście drugie i ostatnie. Ja już nie będę się Orionem zajmował. W każdym razie chciałem podziękować, że no, mogłem zająć się tym Orionem, bo mogłem zająć się blenderem. Także dzięki pani Jerzy, naprawdę mm, dzięki panu świetnie się bawiłem w programie 3D. Serdecznie polecam tym, którzy próbu próbują jakiś swoich, znaleźć sobie jakieś fajne zajęcie. Jest to ciekawe zajęcie. Jest to program Blender, ale są również inne programy, natomiast program Blender jest na różne platformy, jest on, free, no nie Freeware, on jest w ogóle darmowy, znaczy darmowy, on jest otwarty źródłowy na licencji GPL, zatem jest dostępny na Windowsy, na Linuxy, jest bez, bezpłatny w, w zasadzie, tak, bo chyba nawet nie tylko w zasadzie, on po prostu jest bezpłatny. Nie ma z nim problemu. Natomiast te inne mo mo może są lepsze, nie mówię, że nie, ale ten program naprawdę oferuje bardzo dużo możliwości. Jeżeli ktoś chce zacząć sobie swoją przygodę z modelowaniem 3D, to bardzo serdecznie polecam. A i polecam w ogóle. Żeby zrozumieć, co, co tu chodzi w tym programie, to po polecam taki kanał. Piotr Arłukowicz chyba on ma i on prowadzi polski kurs polski kurs blendera. Można sobie tam wejść. Facet bardzo fajnie opowiada, także zachęcam do do oglądania go. Jeżeli jeżeli kto, kogoś interesuje to, naprawdę świetna zabawa. Ja oczywiście bardzo się teraz właśnie fajnie bawiłem. Dzięki Panu Jerzemu, dzięki Wam, dzięki w ogóle temu kanałowi w ogóle. Natomiast mam mniej teraz czasu i rzadko kiedy mogę to robić, ale jak widzicie, staram się. Następny odcinek będzie już o świadkach Jechowy. Wracam do, do tematu świadków Jehowy. Myślę, że no ostatnia część wywiadu została, więc na pewno się tym zajmę. To na razie tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć!